Słuchaj, widzieliśmy, że daleko wchodzisz, krejzol z ciebie. No tak trzeba spróbować. To nie ryzykuje, nie łowi. Mamy teraz gdzieś tak minus 2, a w wodzie fajnie, co? Fajnie, ciepło, lodu nie ma na mnie. Chill jest ciepło, słonko załatwia sprawę. Jacek ma taki ekstra pas i wcale nie jest zawodnikiem sumo, nie? Nie. 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 Słuchaj, co daje ci ten pas? Powiedz, bo bardzo dużo ludzi ma takie pasy. No chodzi o to, że jak fala cię trzepnie, to nie podmyła wody. Aha, czyli to jest takie dodatkowe zabezpieczenie, żeby woda ci tak po prostu nie leciała tu dołem. Kurtki mają ściągacze i te sprawy, ale to jest bardziej użyteczne. Nie wygląda ładnie, ale swoje robi. Słuchaj, ten pas się sprawdza wtedy, kiedy są fale chyba tylko, nie? Nie, niekoniecznie, bo jeżeli masz problemy z plecami i bolą cię plecy, to cię usztywnia plecy. Aha. No i jest sztywno i tak bardziej komfortowo. Jaki koszt czegoś takiego? Nie mam pojęcia. Nie mam. Ja zapłaciłem coś około 3 funtów z kawałkiem, nie? To... No to macie cenę u góry. To nie wiem. Na pewno wędkarski.com coś takiego ma. I myślisz, że standardowe wyposażenie wędkarza powinno być morskiego? Tak. Ja to widziałem u gości, którzy mają, prowadzą ten wędkarstwo moje hobby. I tam są klienci, którzy właśnie łowią w morzu i miał taki pas. Widziałem kilka razy jego z tym pasem i kolegę bez pasa. To było takie coś, jakby woda machnęła i normalnie jak piłka się zrobił, no tak, a ten z pasem nie. No bo mamy kurtki, tak, są, które mamy te wszystkie, zobaczcie, takie różne paski, gadżety. Ty też masz kurtkę Grafa, czyli no tą też dobrą. I mimo tego pas jeszcze. Tak. No, nic swoje robić. Nic tylko kupować. Kolejny wydatek. To dobra rzecz. Mamy porównanie. Byliśmy tutaj ostatnio, minus 12 było. Dzisiaj mamy minus 2. Jaka jest różnica? Praktycznie w wodzie żadna. Naprawdę? No wtedy tylko mocniej wiało i fala była trochę większa, ale tak nie jest. Co do zimy, żeby było zimno, to jest tak samo. Dzisiaj masz ten sam kołowrotek, co poprzednio było? Tak. Tak. Pokażmy go, no dzisiaj nie zamarza. Jeszcze tak. Ale to wtedy też nam zamarzł, bo po prostu żeśmy, no, byli na śródlądziu troszeczkę dłużej, nie? No, ale już widać na przelotkach się osadza. O. I też masz posmarowane tą wazeliną i... Dzisiaj tak... nie. Dzisiaj nie masz? Dzisiaj nie mam. Dzisiaj nie mam i już trochę się osadza szląd. No to właśnie w tej kurtce naszej łowiłem cały... Ile tam była? 6 godzin gdzieś łowienia na plaży. Zero przecieknięcia, a byłem tylko w kurtce i pod spodem miałem krótki rękawek, bo dla brata syna pożyczyłem bluzę, bo mu było zimno. Czyli no jak na deszczu stoisz w tej kurtce, to daje radę. 6 godzin i daje radę bez problemu. Jacek wpadł w tej kurtce do wody. Dzisiaj? Nie. Rok temu w lutym i byłem poza łódką z jakieś 10-15 minut, zanim na nią wlazłem. Fajki i telefon w środku, suche. W tej naszej, na naszej kurtce, wiesz, tej naszej kurtce. Naszej. No. Ale słuchaj, musiałeś chyba na dole mieć to ściągaczem jakimś walnięte, coś, nie, że nic, się nie normalnie, nadało. Tak, tylko założyłem jak na łódkę, nie? Aha. Założyłem, zapiąłem normalnie, no i wstałem od tego silnika,
wpadłem do wody, bo lód był, no i... Mhm. No, ale nie przemokła, nie. Mam siatków, nie spodziewałem się. Jest water resist, waterproof i no, zajebisty. Chociaż myślałem bardziej na deszcz, a nie na wpadanie od strony rufy, nie? No, ale widzisz, ale swoje zrobiło.